Witajcie przyjaciele. Rozmawiam dzisiaj z Michałem. Michał opowiadał mi dzisiaj, że narodził się na nowo w odnowie w Duchu Świętym, ale też, że kiedyś, wiele lat temu, on po parę dziesiąt godzin modlił się na różańcu. No i z tego wyszedł. No, któregoś dnia zrozumiał, że to nie chodzi o różaniec, tylko chodzi o Jezusa Chrystusa. Ale powiedz mi twoje pierwsze takie przemyślenia na temat tego całego tego kultu, w którym ty byłeś. No bo byłeś w takim bardzo katolickim kulcie, gdzie jest pełno różnych gadżetów, krzyże. Jak to się zaczęło? Te twoje przełomy? Generalnie słyszałem, w końcu moje wewnętrzne przekonanie powiedziało mi, że o co ci w ogóle chodzi, nie? No bo praktycznie to na okrągło to samo mówiłem. Czyli ty w ogóle byłeś już narodzony na nowo i jeździłeś na różańcu dalej, tak? Tak. I w którymś momencie dostałeś takie przekonanie, że o co ci chodzi z tymi modlitwami, tak? Dokładnie. No i co wtedy pomyślałeś, że co, o co ci chodzi? To był jeszcze taki etap w moim życiu, że dręczyło mnie, sny mnie dręczyły w nocy. Chodziłem na modlitwę, miałem owinięty różaniec wokół nadgarstka i tylko schowany miałem go za bluzę, nie? Okej, okay, czyli poznałeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i miałeś w ogóle dręczące takie demoniczne sny, tak? I no przy tym miałeś różaniec jeszcze cały czas na ręku. Tak. Mhm. No i co? No i poszłam właśnie na taką modlitwę właśnie, gdzie nadal w odnowie charyzmatycznej, gdzie właśnie modlili się. Oni nie widzieli tego, nie, i mówią, że nie wiemy, o co chodzi, ale no, Pan mówi, że tylko we mnie masz ochronę. Okej. Okay. Czyli zrozumiałeś, że tylko w Bogu masz ochronę, a nie w gadżetach, tak? Dokładnie, nie w gadżetach, nie w tym. No i co, i porzuciłeś ten różaniec, czy jeszcze nie? No nie od razu, nie? Nie od razu, okej. Okay. Nie od razu, no bo wiadomo, no człowiek był zawierzony temu, nie? No ale, a kiedy ustały te dręczące sny? Jak wyrzekłem się temu. Okej. Okay. No słuchajcie, przyjaciele, to jest bardzo ważne, dlatego że mamy tutaj do czynienia z osobą, która jest narodzona na nowo, poznała Jezusa Chrystusa i została wypełniona Duchem Świętym, w odnowie w Duchu Świętym, w charyzmatycznej odnowie Kościoła katolickiego, ale ponieważ dalej utrzymywała pewnego rodzaju, ja to nazywam okultyzm, niestety, przyjaciele. Jeżeli katolicy mnie oglądacie, no to przykro mi, ale to jest forma okultyzmu, dlatego że jeżeli przeczytamy jasno Pismo Święte, to tam jest bardzo jasno napisane, że na przykład modlitwy, które polegają na klepaniu, powtarzaniu w kółko tego samego, nie są tymi docelowymi modlitwami, których oczekuje od nas Bóg. I one w sumie nic nie dają, wręcz one powodują coś takiego, że one budują coś, co się podnosi przeciwko poznaniu i chodzeniu z Bogiem. Jak ty to przeżywałeś? Generalnie to powiem ci, że do tej pory jeszcze wychodzę właśnie z czymś takim, żeby własnymi słowami się wyrażać do Boga, nie? Czyli był taki zaprogramowany, taka mantra. W ogóle, to tak jak Bóg wprost powiedział, o co ci chodzi w ogóle, nie? Dobrze. A powiedz mi, to jak wyrzekłeś się tego różańca, to czy ta mantra do ciebie wracała? Miałeś jeszcze takie flashbacki jakieś, żeby się miałem modlić? Ale starałem się już zastępować tą modlitwą w innych językach. Okay. Po prostu to już ustało. Ale tak naprawdę te dręczenia to ustały tak do końca, w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że to tak naprawdę ja zarządzam, ja jestem zarządcą właśnie duchowości, a nie duchowość mną będzie manipulować, straszyć, czy jakieś wizje robić. Jasne. Okej. Okay. Czyli w ogóle, ale też jakby, ale pomogło ci to, że się wyrzekłeś tego różańca? No, tak. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, opowiadałeś mi taki fajny klimat, że zdejmowałeś Jezusa z krzyża. Tak. O co to chodziło z tym?
Generalnie no to no stwierdziłem, że no przecież ciebie już tam nie ma, nie? Jasne. Go odkrzyżowałem, nie? Czyli miałeś takie bardzo dobre objawienie zresztą, że Jezusa już nie ma na krzyżu i wziąłeś ten krzyżyk, tak? Wziąłem ten krzyżyk, no, z którym spałem. Spałeś z krzyżem? Spałem z krzyżem. Aha. No, wziąłem ten krzyżyk, mówię, no przecież nie macie tam, nie? No to, a dobrze. Miałem takie objawienie, jakby demony cieszyły się z tego, że on tam wisi, nie? Mówię, że demony, nie, tak, że demony czułeś się cieszą to? Z tego, że on tam wisi. Mówię, nie, to ja go ściągnę, nie? No i go ściągłem, nie? Ale dopiero, no nie wiem, może 2 lata temu, no to spaliłem krzyż już do końca, no bo to jest tylko znak, nie? To jest tylko znak, ale to jest bardzo ciekawe, że miałeś takie objawienie, że demony się cieszą tym Jezusem na krzyżu, prawda? Tak. A powiedz mi, bo ja mam takie objawienie, że wiesz, za każdym razem, kiedy jest tam msza święta i oni przeżywają jakby śmierć i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, to dla mnie to też jest bardzo traumatyczne to, że cały czas ten Jezus jest krzyżowany. Cały czas Jezus jest poddawany tej męce po to, żeby po prostu On został podany w tej Eucharystii. Myślałeś kiedyś o tym? Tak, myślałem, to jest po prostu, nawet logiki w tym nie ma żadnej. Prawda? Bez logiki, to jest normalnie szok, jak no, można manipulować światem. No. Zero logiki i pojęcia. Okej, okay. Czyli zrozumiałeś, że te wszystkie rzeczy, te gadżety, krzyżyki, różańce, Eucharystii, one w sumie do niczego nie prowadziły, wręcz miały jakieś demoniczne takie tło i podłoże, prawda? Tylko problemy robią. A dlaczego myślisz, że robią problemy? No to jak ten różaniec, no to ściągał praktycznie no, te zjawiska demoniczne, no tak samo te jakieś zawierzenia, nie? Maryjne też ściągały jakby jakieś okoliczności, które no, działo się źle, no to po prostu no, strachy, nie? Lęki w rodzinie, coś się działo, no, w ogóle nauka, która mówi, że trzeba się krzyżować, nie? Że nosić swój krzyż, nie? No, nie, nic pożytecznego, nie? Ubóstwianie, biedy. Bzdury totalne. Zero logiki w ogóle. Jasne. Czyli kiedy się tego wszystkiego wyrzekłeś, czy odnotowałeś, że jakość twojego życia się polepszyła? Znacząco. Tak. Nie miałeś już tych strachów? Znacząco. Naprawdę znacząco już. No, w życiu bym nie powrócił do tego. Nie dałbym się drugi raz nabrać na to. Okej. Okay. A co byś powiedział na przykład do ludzi, którzy są narodzeni na nowo i są katolikami? Co byś do nich powiedział? No bo oni realnie poznali Jezusa Chrystusa i teraz dalej są w tych wszystkich właśnie... Rozmawiajcie z Duchem Świętym, On prawdę wam powie. Tak. Czyli to jest kwestia, że ludzie tego nie słuchają, prawda? Tego głosu prawdy. Nie są otwarci bezpośrednio na Ducha Świętego. Ja nie wierzę, że jak ktoś będzie rozmawiał z Duchem Świętym, no to nie zostanie mu objawiona prawda. Albo stłamsi te uczucia. Chyba, że systemem religijnym, który ma wtłoczony w siebie, po prostu to wtłamsi. No, ale czasami no to wystarczy logicznie pomyśleć. Jasne. Sama logika. Jasne. Ostatnie słowo do ludzi, którzy oglądają nas, katolików, Polaków. Oddajcie życie Jezusowi. Było warto. I? Szukajcie prawdy. Szukajcie prawdy, a znajdziecie. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Modliliśmy się dzisiaj podczas spotkania po nabożeństwie, spotkania uwolnieniowo-uzdrowieniowego i podszedłeś do mnie o modlitwę. Pomodliłam się i odszedłeś od tej modlitwy i powiedziałeś, właśnie tego potrzebowałem. Powiedz mi, o co to chodziło? Po prostu pomodliłaś się w taki sposób, że potrzebowałem to usłyszeć. Tak. Tak więc no, taka modlitwa działa, no. Tak. Działa, no po prostu no, Bóg przekazał Basi informacje, które są potrzebne do tego, żebym ja je usłyszał, żeby to zmieniło moje myślenie no, w tej kwestii, o którą prosiłem o modlitwę. Dlatego warto jest korzystać z takich usług. Amen! Więc zapraszam do kontaktu.